Na tym filmie omówię, jak w programie SPSS można przeprowadzić test T dla prób zależnych. Zapraszam. Test ten opiera się o liczenie średnich odchyleń standardowych, a więc musimy pamiętać o podstawowym założeniu tego testu, czyli jest on możliwy do przeprowadzenia w przypadku tylko, gdy mamy do czynienia z tak zwaną cechą ilościową, czyli taką, która jest mierzona na skali ilorazowej czy też interwałowej. Kolejne, ważniejsze wręcz założenie, ponieważ to jest takie dla mnie oczywiste, to jest rozróżnienie, czy mamy do czynienia z próbami zależnymi, czy próbami niezależnymi. Jeżeli będziemy umieli określić, czy w danym przypadku, konkretnym teście, który mamy przeprowadzić i porównać ze sobą dwie średnie, czy my mamy wykorzystać test dla prób zależnych, czy też niezależnych. Musimy zawsze sobie wspomnieć, że próby niezależne to są takie wyniki, które w jednej podgrupie nie wpływają na wyniki w drugiej podgrupie. Gdyby analizować tutaj zmienną wiek i chcieć porównać, czy wiek wśród np. zbadanych 24 osób, wiek kobiet, czy do poziomu przeciętnego to jest to samo co wiek mężczyzn, to musimy się zastanowić, że są to tak zwane próby niezależne, w której uczestnicy czy też obserwacje nie mają żadnego związku lub wpływu na obserwacje w drugiej grupie. Mówiąc prościej, wiek kobiet nie wpływa na wiek przeciętny w grupie mężczyzn. Za to można wyróżnić, że w naszym zadaniu, które będzie dotyczyło tych tutaj dwóch kolumn, te dwie próby możemy, czy tam te dwie zmienne możemy uznać za tak zwane próby zależne. Musimy wiedzieć, że to są takie dwie grupy, gdzie uczestnicy lub obserwacje, tutaj na przykład mamy grupę 204 studentów, którzy zostali ze sobą w jakiś sposób powiązani. Czyli na przykład zbadano im wynik przed nastąpieniem określonego czynnika. Może to być kwestia wagi, diety, jakiegoś specjalnego badania, którym ci studenci zostali poddani. I każdemu studentowi tutaj, czyli obserwacji, zmierzono wynik pewnej zmiennej przed nastąpieniem określonego czynnika i jaki wartość ta sama jednostka, tutaj obserwacja, miała odnotowana po zajściu określonego czynnika. A więc to rozróżnienie, czy mamy do czynienia z próbą zależną czy niezależną, pozornie się wydaje skomplikowane, ale my musimy bazować na naszej inteligencji i tutaj wychwycić, czy faktycznie to, jaka jej dana osoba tutaj osiągnęła, może być powiązane z tym, jaki ta osoba osiągnęła po zajściu jakiegoś określonego czynnika. Jak najbardziej, powiedziałabym dlatego, ponieważ wyniki tych osób to są wyniki dokładnie tych samych osób, tyle, że my będziemy badać w teście z T dla prób zależy, czy jakieś działanie wpłynęło na wyniki tutaj tych 24 obserwacji i czy efekt okazał się istotny statystycznie. Jeśli już wiemy, że mamy do czynienia z próbami zależnymi, czyli są to tak jak u mnie te same osoby w dwóch różnych warunkach, czyli przed i po określonym czynniku, najlepiej jest wykorzystać do porównania, czy wyniki przed badaniem są takie same jak wyniki po, wykorzystać test T dla prób zależnych. Ten test jest nazywany dodatkowo testem dla prób sparowanych. Jest to po prostu inna nazwa tego samego testu. W tym teście będzie polegało cała ta otoczka tego testu polega na tym, że musimy ze sobą porównać, czy wyniki przed określonym czynnikiem to są te same wyniki co do poziomu średniego po zajściu określonego działania. Oczywiście może się tak okazać, że jakiś czynnik, na przykład dieta, okazała się nieskuteczna, albo jakaś ingerencja w opinię studentów też uległa, jakby nieskutecznie wpłynęła na pomiary danej cechy, więc może się okazać tak, że nasze założenie, przypuszczenie pewne, że średnia przed to jest ta sama średnia po, może zostać jakby lepszym wnioskiem niż to, że średnia przed to jest zupełnie inna średnia po, czyli w sytuacji, kiedy średnia przed jest zupełnie statystycznie inną wartością niż średnia po, możemy mówić, że ten czynnik, który miał wpłynąć na nasze obserwowane obiekty, faktycznie miał znaczący wpływ.
A więc przejdźmy teraz do typowych założeń tego testu na test T dla prób zależnych. Musimy pamiętać, że jeżeli mamy tutaj podstawowe założenie, skala pomiaru, wynik liczbowy, który porównujemy przed z wynikiem po, musi być co najmniej na skali i tutaj interwałowej, czyli na skali ogólnie ilościowej lub jak nie interwałowa, to ilorazowa. To jest bardzo ważne, ponieważ po prostu dokonujemy obliczeń na średnich, na odchyleniach standardowych. Drugą cechą to jest tak zwana równoliczność, czyli jeżeli mam wyniki zbadane dla 24 obserwacji przed, to mam też 24 sparowane, czyli powiązane poprzez konkretną jednostkę, 24 wyniki po określonym czynniku. Kolejnym założeniem, które tutaj najlepiej jakby było spełnione, to jest zgodność rozkładu różnic między tymi dwoma kolumnami z rozkładem normalnym. Musimy pamiętać, że w programie SPSS możemy zbadać normalność testem Shapiro-Wilka czy też testem Kolmogorowa-Smirnowa. Oczywiście, kiedy tutaj liczba takich sparowanych obserwacji nie przekracza 50 czy też 100, zależy jak my przyjmujemy, to optymalnie jest wykorzystać test Shapiro-Wilka. Pamiętajmy o tym, że pełny film o sposobie weryfikacji założenia o zgodności z rozkładem normalnych jest omówione na oddzielnym filmie, który też funkcjonuje na tej playliście. Jak najbardziej zapraszam do oglądania tej playlisty, tak w całości lub wyrywkowo, co potrzebujecie. A to badanie normalności rozkładu różnic jak najbardziej za chwilę przeprowadzę. Aby sprawdzić, czy rozkład normalny różnic jest zachowany, czy powiedzmy te różnice, jakie mamy wyniki przed i wyniki po, czy różnica w zmianie, po prostu zmiana poziomu danej cechy, czy posiada zgodność z rozkładem normalnym, najlepiej taką analizę zacząć od wyznaczenia po prostu tej różnicy. A więc można wejść w menu przekształcenia i tutaj obliczyć wartości, czyli stworzyć nową zmienną, która będzie się nazywała różnica. Ja tu stosuję znaki polskie, takich jakby pomijam te znaki polskie, żeby było łatwiej, i pokazuję, jak obliczyć jakąkolwiek różnicę. Możemy to sobie nazwać dowolnie, to może być nawet słowo delta jako różnica albo div jako różnica. Ja wolę używać określeń do nauki w języku ojczystym polskim, bo jest mi po prostu tak wygodnie. Jeśli ktoś preferuje zapis bardziej anglojęzyczny, nie ma problemu. Ważne, że ja potem umiem do tych notatek wrócić. W tej sytuacji, żeby policzyć, czy różnica w wartości ma zgodność z rozkładem normalnym, najlepiej wygenerować tą zmienną. Wyliczyć ją jako wartość po minus wartość przed. I w ten sposób można obliczyć wartość różnicy między wynikami przed a po, czyli po prostu, inaczej mówiąc, potocznie efekt, czy zmianę w poziomie danej zmiennej. Jeżeli teraz kliknę OK, oczywiście mamy dodatkowe funkcje, ale w tym momencie liczenia różnicy nie musimy. Pamiętajmy o tym, że niektórzy osoby sprawdzające, czy też po prostu dokonujące obliczeń, nie liczą różnicy jako wartość końcowa minus wartość początkowa. Rozumiem jak najbardziej, nie ma co tutaj na to ostro naciskać, ale na pewno różnica to jest wartość końcowa minus wartość początkowa. Jeśli liczymy na odwrót, nie ma to dla tego testu większego znaczenia. Klikam w takim razie OK. Do mojej bazy danych dopisana została nowa zmienna. Przyjmuje raz ona wartości dodatnie, raz ujemne, i dla tej zmiennej możemy przeprowadzić sprawnie sprawdzenie założenia o zgodności tej zmiennej z rozkładem normalnym. A więc klikamy analiza, opis statystyczny i tu mamy pozycję eksploracja. Dla zmiennej nowej, właśnie też mierzonej na skali ilorazowej, czy lub interwałowej, generalnie ilościowej, możemy sprawdzić, czy ta różnica podchodzi pod rozkład normalny. Wchodzimy tutaj w przycisk wykresy, generujemy histogram, zaznaczamy wykresy normalności z testami, klikamy OK, potwierdzamy OK i w naszym tutaj opracowaniu, powiedzmy tutaj bazie wyników, możemy oczywiście się zapoznać ze statystykami opisowymi dotyczącego wygenerowanej nowej zmiennej. Wszelakie, jakie nam potrzebne będą, to
tutaj możemy znaleźć. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak się opisuje statystyki opisowe, zapraszam do wcześniejszych filmów dotyczących wstępu, czyli statystyki opisowej. Ja tutaj na tym filmie omówię test normalności rozkładu dla tych wyznaczonych różnic. I w tych różnicach mogę tutaj powiedzieć, że warunek na normalność rozkładu reszt, przepraszam, rozkładu tych różnic nie został spełniony. Musimy sobie przypomnieć teraz, że hipoteza zerowa w dowolnym teście normalności mówi o tym, że dana analizowana cecha, czyli tu różnica w poziomie, ma zgodność z rozkładem normalnym. Hipoteza alternatywna, taka normalność rozkładu nie została zachowana. Aby zdecydować, czy hipoteza zerowa, a może alternatywna jest bardziej poprawną tutaj, powiedzmy, hipotezą, czyli jakimś przypuszczeniem, można wykonać oczywiście test Kolmogorowa-Smirnowa z tą poprawką Lille-Forsa lub też wykonać test Shapiro-Wilka. Ja już wcześniej mówiłam, że lepiej wykonać przy małej liczebności test Shapiro-Wilka. No i tutaj widzimy, że otrzymana istotność liczona jako ewentualnie wartość P, też tak można ją interpretować, można zauważyć, że ta wartość P, pewne określone prawdopodobieństwo poprawności hipotezy zerowej, to jest oczywiście niedefinicyjnie tutaj określenie, ta wartość jest poniżej progu istotności alfa, czyli pewnej stałej wartości, do której porównujemy w testach. Jak mówiłam, w innych nagraniach można odsłuchać wszystko od początku do końca tłumaczone o testach normalności. U nas wyraźnie widać, że ta istotność jest mniejsza od progu istotności alfa 5%, czyli będzie można mówić o odrzuceniu hipotezy zerowej, o zgodności z rozkładem normalnym, na rzecz hipotezy alternatywnej, która zakłada, że takiej zgodności z rozkładem normalnym dla reszt, nie, dla różnicy, nie mamy. W tej sytuacji można by było powiedzieć, że założenie o normalności rozkładu różnic nie zostało spełnione. Takie założenie powinno być spełnione. Ja do dalszego nagrywania, tutaj pokazania zasady tego testu, przyjmę, że jest to w miarę rozkład normalny. To nie jest oczywiście przekroczenie progu istotności 5%, ale dla potrzeby tego testu pokażę, jak dalej przeprowadzić ten test. W programie SPSS homogeniczność wariancji różnic to jest pewne założenie, które nie ma bezpośredniego testu, który mógłby takie sprawdzenie wykonać. Oczywiście mamy skojarzenie z testem Levena czy testem Bartleta, który mógłby być wykorzystywany, tylko że test Levena jest liczony dla sprawdzenia, czy jest homogeniczność, ale dotycząca dwóch zmiennych, a nie różnicy. W tym programie założymy sobie po prostu homogeniczność wariancji takich różnic, aby móc wykonać ten test. Teraz zabieram się oczywiście do wykonania tego właściwego testu, czyli testu T dla porównania ze sobą dwóch średnich, kiedy się próby uznajemy za zależne. Zaczynamy od tego, ja tutaj przywrócę te elementy, że najlepiej jest pracować na nazwach zmiennych. I teraz wiem, że zmienna wynik 1 ma być porównana ze zmienną wynik 2. W opcjach możemy sobie zmienić poziom istotności dla ewentualnego przedziału ufności różnic. Jeżeli teraz klikniemy OK, więcej opcji tutaj nie widzę, mamy możliwość wygenerowania kilku konkretnych po kolei raportów. Pierwszy raport mówi o próbach zależnych, czyli jak wynik przed ma się do wyniku po o określonym czynniku i wiemy, jaka jest średnia przed, jaka jest średnia po, ile elementów było badanych i w jednej grupie, i w drugiej grupie. Oczywiście to jest ta sama grupa 24 obiektów. Dla każdego z nich obliczono odchylenie standardowe i jak bardzo średnia różni się od poziomu przeciętnego, który tutaj wyszedł, o ile one mogłyby być niższe lub wyższe. Ta tabelka uznawane jest, że w programie SPSS jest zbędna. My tego elementu w ogóle możemy nie analizować. Ja usunę przyciskiem klawisza Del i można ominąć sobie analizowanie korelacji. Jeśli ktoś chce, można, wszystko można analizować. Jednak
Nie jest to sensowne, aby obliczać, czy jest związek między wynikami przed z wynikami po, ponieważ w tym celu wykorzystywać będziemy, żeby dowiedzieć się, czy jest jakaś zależność, jakiś związek między tymi wynikami przed i po w postaci właśnie tego testu dla prób zależnych. W tym teście mamy tutaj wymienione kilka elementów. Jaka jest ogólnie średnia przed zastosowaniem czynnika minus wartość po zastosowaniu, czyli jaka jest ta średnia tej różnicy, o ile ona mogłaby ta sama różnica w poszczególnych obiektach być niższa lub wyższa. Wymieniona zostaje dodatkowa pozycja błąd standardowy średniej. Tu jest rzecz dodatkowa, przedział ufności dla różnicy średnich, czyli dlatego bym powiedziała wzrostu, spadku, czyli zmiany wartości przed i wynikiem po. A więc można powiedzieć, że ta zmiana, ten skok, jaki następuje w danych co do określonej zmiennej przed i po, na 95% zawiera się w przedziale od minus 0,439 do 2,189. W tym zakresie na 95% zawiera się wynik tej różnicy, o ile mogła nastąpić zmiana. A więc możemy się spodziewać wzrostu punktów danej zmiennej o nawet dwie jednostki, ale też może nastąpić niewielka korekta, różnica w dół. Jest to jak najbardziej wartość w takim zakresie przewidywalny. Właściwy test dla prób zależnych jest tutaj w ostatnich trzech pozycjach, w trzech kolumnach. Pierwsza pozycja w tym zbiorze to jest wartość tak zwanej statystyki testu. Pewne obliczenie, które miało być wykonane albo w sposób ręczny, albo tak jak tutaj w programie. Stopień swobody, degree of freedom, to jest po prostu wielkość naszej liczebności pomniejszona o 1. I ostatnia pozycja, istotność, to jest ta nasza wartość P, do której będziemy porównywać poziom istotności alfa. Aby formalnie przeprowadzić test, należałoby pamiętać albo gdzieś sobie zapisać, choćby na kartce wstępnie albo w pamięci, że hipotezę zerową i hipotezę alternatywną. Hipoteza zerowa w tym teście mówi, że średnia przed równa się średniej po jakimś czynniku, czyli inaczej mówiąc, pewne działanie było nieskuteczne, bo wyniki średnich się nie różnią od siebie, a w hipotezie alternatywnej zakładamy, że średnia pewnej zmiennej przed czynnikiem to jest inna średnia tej zmiennej po zajściu określonego czynnika. Inaczej mówiąc, czynnik, który został zastosowany, zmienia wartości analizowanej zmiennej i na pewno ta zmiana jest na tyle istotna, że warto mówić o skuteczności danego czynnika. Tak jak w przypadku osób trenujących przyrost masy ciała czy osób odchudzających się, spadek wagi. Te dwie hipotezy są bardzo potrzebne, żeby formalnie przeprowadzić test. Jeżeli nie mam tablic papierowych i chcę korzystać z gotowych narzędzi, to nie porównuję statystyki testu do krytycznej, a taki sposób oczywiście istnieje. Najlepiej się opierać o wartość P i porównanie go do wartości poziomu istotności błędu alfa. I jeżeli otrzymana tutaj wartość P, pewne prawdopodobieństwo poprawności hipotezy zerowej przekracza poziom istotności alfa ustalony gdzieś na poziomie wstępnym 5%, to możemy mówić, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli że średnia pewnej zmiennej przed zastosowaniem czynnika to ta sama średnia po zastosowaniu tego czynnika, czyli inaczej mówiąc, że te średnie w żaden sposób się nie zmieniły w sposób istotny, ponieważ jedna średnia jest faktycznie w próbie w 24 obiektach inna od tej po czynniku, ale nie można mówić tutaj z dużą pewnością, że ta zmiana jest trwała i stabilna. W przypadku takich odchyleń standardowych można by było powiedzieć, że ta niewielka zmiana wartości przed na wartość po nie będzie miała, powiedzmy, zastosowania statystycznego i takiego przełożenia, że ta wartość uległa dużej zmianie. Gdyby jednak istotność dwustronna, inaczej nazywana w tym programie wartością P, była mniejsza, nieważne jak bardzo, ale na pewno mniejsza od poziomu istotności alfa 5%, mniejsza ewentualnie równa, to byśmy mówili o odrzuceniu hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej.
W tej sytuacji tak nie mamy, ale gdyby odrzucić hipotezę zerową o równości średnich na rzecz hipotezy alternatywnej o tym, że te dwie średnie są między sobą różne, to byśmy mogli powiedzieć, że faktycznie nastąpiła zmiana poziomu średniego pod wpływem jakiegoś określonego czynnika, a więc inaczej mówiąc, pewne działanie, aktywność była skuteczna i pozwoliła na zmianę poziomu średniego na inny, stabilny poziom. W dalszej części tego filmu pokażę jeszcze dwa elementy. Pierwszym z nich to będzie miara efektu Cohena, a drugim, co zrobić, jeśli założenie o zgodności z rozkładem normalnym lub też po prostu skala pomiaru, czyli etap wcześniejszy, nie pozwala na wykonanie tego testu T dla prób zależnych. Efekt Cohena dla prób zależnych jest pewną miarą wielkości efektu, która pozwala ocenić praktycznie znaczenie tej różnicy, która nam wyszła. Tu jest oczywiście ta różnica. Jest to szczególnie po prostu przydatne, kiedy chcemy zrozumieć, jak duży jest efekt w jednostkach odchylenia standardowego. Efekt Cohena dla tych prób zależnych jest obliczany jako ułamek, w którym w liczniku dzielimy otrzymaną średnią różnicę przez odchylenie standardowe właśnie dla tych różnic. Pamiętajmy o tym, że to nie jest kwestia jakichś średnich przed i po, tylko samej różnicy. Bardzo prosto można policzyć ten efekt Cohena, dzieląc średnią różnicę przez odchylenie standardowe dla tych różnic. To zaraz policzę, czyli 8,7985 przez 3,111 otrzymuje określoną wartość i ona może być przez nas interpretowana. W tym teście udało nam się uzyskać efekt Cohena na poziomie 0,281. Jest to wynik, który jeszcze możemy uznawać jako mały. I w tej sytuacji ten konkretny wynik podlega interpretacji, że po przeprowadzeniu tej analizy różnica między średnimi wynikami przed i po stanowi 0,281 odchylenia standardowego. Jeśli się okaże, że testu T dla prób zależnych nie możemy wykonać, trzeba zrezygnować na przykład z testów parametrycznych, czyli opierających się o parametry, czyli średnie czy odchylenie, i może próbować wykorzystać inne narzędzia w postaci testów nieparametrycznych, czyli takich, które na tych parametrach nie bazują. Najbardziej odpowiednim testem, który może zastąpić test dla prób zależnych, jest test Wilcoxona dla prób zależnych. Znany jest również jako test rangowań Wilcoxona.